Witam w serii Zagrajmy na arenie. Jeśli materiał Cię zainteresuje i nabierzesz chęci spróbowania swoich sił, sprawdź opis filmu. Znajdziesz tam wszelkie potrzebne informacje, aby zacząć swoją przygodę z areną. Zapraszam do oglądania. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Świerszczu, a przed Wami kolejny pojedynek z serii Zagrajmy na arenie. To jest trzeci mecz z Banshee, przegrywam 2-0. No trzeba coś wygrać, bo jednak jakby tak doprowadzić do 4-0 to brzydki wynik. On ma Urgat, czyli sobie... No nie pogramy sobie raczej zniszczenia, bo będzie tutaj tracić na wartości. Zobaczmy co daje zamek, ale nie wiem czy nie będę grał po prostu jakiegoś woja. Napakowanego szczęściem. I najchętniej to, nie wiem, z magią przywołania bym zagrał jakby to był Feniks. Ale że nie ma Feniksa... To zakładam, że najlepszą opcją będzie po prostu zagranie takiego totalnego woja. Jakby się udało. Co się stało z tym skill wheelem? Dlaczego ja nie widzę kursora? O, już widzę. Super. Dobrze. Weźmy sobie Warlocka. Zobaczmy, jakie są umiejętności startowe. Resów już nie ma, więc i tak nic nie zrobię, nic nie zmienię. Magii zniszczenia, to jest w ogóle super komplet, nie? Gra się lotny, tutaj talent i właśnie zniszczenie, rozwala mu się pół armii w pierwszej turze i jest super. No niestety nie. Niestety nie, ponieważ 20% resista, no to jest bardzo dużo. Jeszcze ewentualnie mogę sprawdzić tą taktykę, jeżeli tu będzie laska jako relikt, ale jej nie ma. Orkom chętnie zmniejszę morale, zmniejszę szczęście. Objęcia śmierci, jakby się udało skompletować, to byłoby sztos. Da się? Czy się nie da? Niestety się nie da. Dobra, zobaczmy jakie są inne możliwości. No bo to mówię, to będzie typowy. To też byłoby spoko z elementalami zagrać. Typowego woja, jak najwięcej ataku. Złapać obronę byłoby naprawdę dobrze. Pierścień Sar Isusa. I rzucać jakieś pojedyncze tam strzałki, żeby ta ruina wykorzystywała zdolności swoich matron. Tutaj 6 obrony jest aż. Tutaj jest set smoka. Akurat do magii, więc nie. Najprawdopodobniej to będzie ta ścieżka, bo naprawdę można się przypakować na niej. Albo ta. Nawet chyba bardziej jestem skłonny zagrać tą. Żeby mieć więcej inicjatywy, obniżać mu to szczęście, morale, jeszcze klątwę umarlaka, jak się uda. Dobra. Lecimy z tematem. Dobrze, a propos jeszcze skill, żeby wiadomo było co gramy. Najchętniej z tym, ale to się nie uda raczej. Więc będzie sam atak z tym. Zobaczymy co jeszcze. Chętnie wziąłbym defa. No i tutaj coś, nie? Ewentualnie jakąś jedną magię na fulla do koksił na przykład, albo eksperta właśnie przywołania. Chyba tak, najchętniej, jeżeli naprawdę by nie dawało, to eksperta przywołania. Nowy talent. No dobra, na razie to. Pozbywam się niepotrzebnych rzeczy. Obrona, okej, mamy obronę, więc będziemy stać dłużej. I zniszczenie wycofać. Teraz tak, szczęście. Dobrze, mamy trzy rzeczy. Trzy rzeczy, które chciałem mieć, więc super. Wytrzymałość, kurczę, no pewnie. Oświecenie, tak, bo może w atak nam pójdzie. Taktyka, odbicie zaklęcia. Lepsze szczęście. Szczęście żołnierza, tak? Klątwa umrlaka. Dobra, jeden target mamy dopięty. Tutaj chętnie wezmę szał bitewny. Inteligencji nie chcę. Ekspert oświecenia. Poszło w siłę czarów. Resujemy w takim razie sobie to. Chwilę logistykę. Jakiś nowy talent, lepszy. O, na przykład ten.
I w takim razie chyba zagram na podstawie. Utrzymanie pozycji, nie, loch trzeba, to znaczy lochem trzeba bić. Lepszy atak. Ta magia. Pomyślę. Lepsza magia zniewalająca na początek. Moc wytrzymałości chętnie, moc prędkości też chętnie. Zawsze te jakieś boosty. Ekspert obrony. No nie, no dobra, już dokończę ten build normalnie. Trzymanie pozycji. Dobra, niech se będzie. Najwyżej jak się będę bronił. Ataku mamy naprawdę mało. A, trudno. Nie dało tak jak chciałem. Można było jednak jakąś magię tam sobie dobrać, co by się bohater nie nudził. Idziemy pozbierać statystyki. Zobaczę jak to będzie wyglądało. Może mu na przykład defa nie dało na tej Kujin. Czy coś. Zawsze ta zbrojka pewnie by też pomogła. Okej. Okay. Tak to wygląda w tej chwili. 14 ataku, to już nie jest źle. Trzeba iść po defa i po atak. O tutaj. Przydałby się artefakt smoka jakiś dodatkowy. Podbić sobie wszystkie statystyki o jeden. Coś się z czymś kombuje? Chyba nie. Szczęście plus 3. Jak najbardziej chętnie bym to wziął. Mam zapełnione co prawda, ale no jednak 3 szczęścia to jest bardzo dużo. Talentów... Czy ja chcę dobijać talenty? Tak bardzo szczerze? Bardzo szczerze to nie. Mój build wygląda teraz w ten sposób. Tak. O. I szczerze, no nie dostanę tego dowodzenia. Nawet nie ma co się łudzić. Więc nie będzie to tak spektakularne, jakbym chciał. Na tej ścieżce dostanę darmowy artefakt do wiedzy, której nie potrzebuję, albo spellpowera, którego nie potrzebuję i czary, których no niestety nie potrzebuję, bo nie gram żadnej magii. Więc tak, to jest opłacalne w miarę, a to jest chyba najbardziej, bo może mi się trafić coś do setu. Mam wrażenie, że naprawdę źle gram, te poprzednie trzy gry też bardzo źle mi wyszły. Te arty są takie, wiecie. Dobra, to jest plus 2 ataku. Czy ja mam coś na tarczy? Nie mam. Plus 2 ataku jest bardzo mile widziane. Księżycowe ostrze. Plus 10 kafli. Kupimy więcej w zamku, bo tutaj po prostu no nie ma co. Ja wiem, że to jest ork, nie tak, przepraszam, że to jest nie taki bohater, jakiego chciałem na początku stworzyć, ponieważ miałem dobre myślenie, jeśli chodzi o wzięcie tej magii, jakiejkolwiek, nawet tej magii przywołania i po prostu raz na jakiś czas sobie rzucenie tej zbrojki na jakieś ważniejsze cele. No i nie wyszło. Już nie wezmę sobie żadnej magii. Jedyne, tylko że tak, no wtedy musiałbym coś poświęcić, prawda? Coś poświęcić, jakieś właśnie... jakiegoś spela, skilla, znaczy ze skill wheela, którego obecnie mam. No tak szczerze, no powiedzmy, że mam komplet, no. Dobra. Kupimy na pewno wszystko, co chcemy. To jestem stuprocentowo przekonany. Mamy tyle hajsu nadplanowego. Odporności na magię, wiadomo, że nie. Ona strzela, kwas, niszczenie, w sensie no, z takim impetem jak uderzę mu w jakąś jednostkę, to ściągnę jej bardzo dużo po prostu. Podwójne bicie, więcej hapsów to lepiej, zatruwamy. 18 kafli, dobra, zarąbiście. Mamy to. Było mi niezbędne. Szczęścia mamy teraz aż 6. Więc nawet jak mi będzie coś obniżał, to się z tego wybronię. Co można jeszcze dodać? Buty, no nie są potrzebne. Mieczek, co daje najwięcej expa z nich? No to co? Wszystkie sloty zajęte, więc trzewiki sobie trzeba kupić i levelować. Idziemy do podziemi.
będzie i tak tylko jeden level. Dobrze, że coś wziąłem, bo widzę, żeby nie stykło. Tak jak ostatnio. Ekspercki atak. Bardzo, bardzo spoko, 5% na całą bitwę. Peleryna jest mi zupełnie do niczego niepotrzebna. Brakuje mi 5400, 300 z hakiem do wzięcia sobie. Atak, obrona, morale. No nie, 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 tak się nie zabawimy. Mógłbym poświęcić dwa ataku. Żeby mieć coś do statystyk. I właśnie, czy ja czegoś szukam? Coś mi, co mi zrobi grę. Chyba nie. Czy ja chcę tracić dwa ataku na to? Dobra, wiecie co? Wyższy level. I dodatkowo może jakieś podstawy magii zniszczenia? 2750. Tarczy. Dobra. No atak plus jeden to już się zwróciło, więc żadna strata. To nic lepszego niż to nie dostanę, nie? Dało mi to coś? Wiedzy. Super. Dobra, jeden ataku straciłem, trudno się mówi. Proszę, żeby nie miał tego oświecenia. Bo to jest czysty wjazd we mnie. Bez oświecenia. Mam nadzieję. Cztery defa. No dobra, bez oświecenia. I ma szczęścia minus 3. I morale mu zmniejszam. Hurra! Wreszcie trafiłem w przeciwnika build. No tak jak miało być. Bardzo dobrze. Minosa to w ogóle bym nie wystawiał aż tak. To cofnąć. Nie wiem na ile on tam może wjechać we mnie. No dobra. Jeśli podejdzie, to go postaram się trochę pokarać. Zobaczmy co tu się zadzieje. 6 szczęścia. Może się nastawił na magię. Może pomarnował trochę. Ma 40 many, wreszcie mu nie dało. Może dzisiaj będzie dobra gra. Znaczy, może. No właśnie, dzisiaj będzie dobra gra. Mimo, że gram to jednego dnia, no ale wy to widzicie dzień po dniu, tak? Właśnie o to mi chodzi. Zobaczmy, co tu się będzie działo. 14 ataku kontra 4 obrony, ale za to z expert defem. No i znowu, on to znowu gra. Panie. Pan sobie żartujesz? Dobra, dobra. Uf. To chodzi oczywiście wszystkim, tylko że to akurat nie jest aż tak dobrze dla niego. Znaczy wszystkim, no. Ona też? Ona też. Chyba. Nie, ona też dojdzie, dobra. No to. A def jest? Jest. Okej. Będziemy go klepać w takim razie. I myk, on 16, a ja mu 2. No to powiem, że mało. Mało. On musi mnie zastawić, więc nie może tu tak osew lecieć, bo powinien zrobić tak. Jak tak nie zrobi, to ma no przerąbane. Dobra, fajnie. On ginie, on teraz ginie? Nie, jeszcze nie, szkoda. Chociaż bardzo ładnie się ustawił. Jak tutaj nie wleci, to cyklopem. A chyba nie wleci, bo się zastanawiam nad tym, czy go nie zone-shotować. To ta pani tutaj to zrobi jesień średniowiecza. Jak ona mu łupnie, on musi. No nie może tu sta. Naprawdę? Przecież to jest one shot.
Panie, co pan? Poczekaj. Cztery, sześć, cztery, siedem. Dobrze. Ej, dobrze. Bo ja go one-shotuję i smoka ocalę w tym momencie. 7 tylko, ej. Kurde, powiem, że twardy jest jak na jednostkę, która nie powinna w tej chwili być twarda. On tu wleci. O! To tak działa? Dobra, fajnie, fajnie. Że przez to mnie przestrzelił. 7, mało. Zero, to powinien być... Proszę, w sensie... Ten to nawet nie chce mi się go ruszać. 17-27. Który się szybciej ruszy? Ona. Dobra, ona nie żyje. On to nawet nie warty był ruszenia. Grupowa wytrzymałość, tak! Nie. Oddalimy cię. Będzie bardzo logiczne. O jedną turę. Ona nie żyje. Chyba. Chyba nie żyje. Powinien smoka. Smok go one shot. Kurde, może to wygram. Jakaś tam szansa istnieje, nie? On się zastawił, więc może klepać tylko smoka. A do smoka podejdzie sobie ten pan i też dostanie bardzo duże obrażenia. Teraz sklepiemy tego gościa. Dobra, mamy to, chyba? Nie wiem co klepać jeszcze, 26 na pełnej. On jest szybszy, nie? Kurde, no 6 szczęścia masz. Częściej poproszę. Okej. Okay. Starożytna strzała. Dobra, serki, zamyśliłem się trochę, ale próbuję to wygrać, bo nadal mam szansę, bo tak ten jest nie za bardzo groźny. Dobra, on musiał to zrobić. Musiał to zrobić. On dobiegnie? Dobiegnie, okej. Okay. Nic nie zrobi. Chciałbym tak... zatruć go, nie? Dobra. Kurde, no... Podejdź do niej, dawaj! Dobrze! I pek! Debuff! Cierpienie! Dobrze! Teraz...
Robimy mu... prawą moc. Teraz rzucimy... Dobra, tutaj będzie ściągnięty gościo. Tak naprawdę. Czymś tam. Osiemnaście. No nie, no nie wykaraskam się z tego, niestety, no. Cyklop by się musiał cofnąć, a to akurat dobrze. A tak, jasne. No tak, nie przeżyję tego. Heh. 3-0. No nie wierzę. No nie wierzę aż. To wiecie, to w sensie nie, żebym jakoś tam coś, ale to... Kurde. Czemu ja przegrywam te gry? To jest zwykły ork z 15 ataku. Jakby no... Przecież tą taktyką to bym sobie tak ładnie tu porobił. Spowolnienie, tak, można rzucić, o, piękne. Czar otwarty! Jeden jedyny, kurde, rzucony na grę. I w ogóle... Dlaczego on bije dwa razy za każdym razem, jak ma unlocka? W ogóle beka straszna. Zobaczcie, jak on potężnie mi bije tą jednostkę. XD. Dobra, ściągamy tego pana. Albo lepiej tego. Nie, no nie! Nie wierzę! Postawiona na początku gry! Kurde, to jest aż po prostu... Ja to nie wiem. Ja przegrałem 3-0 właśnie. Jeszcze to odwrócenie to pewnie też przegram, bo oczywiście coś mi się tam stanie. Ale mam luz pasa. Po prostu nie spodziewałem się tego. Taki luz pas, że aż masakra. Jakby to szczęście wchodziło tak jak chcę. Znaczy miałem w sensie dużo momentów, na które powinno mi tutaj wejść, a nie weszło. To byłoby naprawdę spoko, a tak to... No kurde... On wszedł mi w pierwszej turze z bitewnym zawołaniem. Wszystko miał, no. Totalnie wszystko. Zobaczcie, znowu gra się kończy, znowu zostało mało jednostek, a ja nie miałem aż takiej dużej siły przebicia, żeby... Nie wiem, smog, który z 6 laka nie uderza ze swoją umiejętnością na laku, żeby ściągnąć całą wywernę, to naprawdę trzeba mieć... pecha. Sześć laka. I mnie nie uratowało. To naprawdę, zobaczcie, jakie ja mu ogromne straty narobiłem, a mimo wszystko, i wiecie, no ściągałem i kapłankę na hita, i wszystko, no i trzeba, nie wiem, coś lepiej trzeba było zrobić? No nie miał gniewu, ten nie doszedł praktycznie ani razu mnie zaatakować, raz tam smoka mu się udało. Wszystko na pełnej strzałce brałem, co mogłem. Jakby, no, nie popełniłem zbyt wielu błędów. No dobra, okej. Dziękuję wam wszystkim za obejrzenie tego odcinka. W następnej grze, nie wiem, ratujemy honor i gramy o jeden punkt. No, ciężko mi się do tego odnieść. Trzymajcie się, cześć.